Zapraszamy pani profesor. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się nie bać, to ochrona z tyłu. Na wszelki wypadek. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Proszę zapiąć pas. Spotkałam na górze pana Konrada Szołajskiego, który będzie następny. Przyniósł pani książkę swoją. Przyniósł moją książkę. Dobrze. Ale nie ma nic tak prosto. Mam ją zareklamować. Reklamuję, że będzie następny. Konrad. Rozmowa z Konradem Szołajskim. Dobrze. Przyniosła pani kodeks karny. Ale kodeks karny to ze względu na to, że żeśmy mieli rozmawiać o sądach, sędziach. Tak, ale ja muszę panią jednak zapytać najpierw o coś innego. Dobrze. Czy zagłosuje pani w wyborach do Sejmu na kandydata do Senatu pana Ujazdowskiego? Nie. Nie, nie. A i dlatego nie zagłosuję. Ale i dlatego jest szansa na to, chociaż powiedzmy to inaczej. Pan były poseł z PiS-u, reprezentujący PiS w Parlamencie Europejskim. Po wyjściu z PiS-u głosujący bardzo często tak, jak głosowali PiS-owcy. I ja mam na myśli kilka głosowań. Mhm. Jedno, które dotyczy czegoś, co jest naprawdę hańbą i wstydem, czyli głosowanie za utrzymaniem tak zwanych terapii konwersyjnych, które są skandalicznym, sadystycznym, perwersyjnym sposobem zmuszania ludzi do tego, czego zmienić się nie da, czyli do zmiany orientacji seksualnej. Jest sposobem całkowicie nieskutecznym, dodajmy, bo nie może być skuteczny. Ale wie pan, ktoś z internautów zapytał mnie, a jeżeli ktoś ma na to ochotę, to co? To ja mam kilka pytań. Ja mam pierwsze pytanie takie, czy są podobne terapie konwersyjne w kierunku, żeby mieć orientację homoseksualną, kiedy ma się heteroseksualną? Ponieważ orientację seksualną się ma i tych orientacji seksualnych jest kilka. Najliczniejsza jest heteroseksualna, ale poza tym jest homoseksualna, biseksualna, aseksualna. Te są mniej liczne, ale tak samo normalne. Czyli jeżeli to byłoby takie naturalne i normalne, że można sobie pójść na terapię, aby zmienić, to musiałyby być one wszystkie. A po drugie, pytanie dlaczego? I to jest dla mnie w tym samym stylu pytanie, czy jeżeli ktoś sobie chce zmienić kształt nosa, żeby wyglądać jak większość populacji, bądź chce sobie zmienić kolor skóry, to naprawdę jest takie neutralne i niezależne. A nie daje pani szansy panu Ujazdowskiemu na zmianę poglądów? No, ludzie mają prawo zmienić poglądy. Ludzie mają prawo zmienić poglądy. Mhm. I to byłoby świetne, gdyby ludzie zmieniali poglądy, ale polityk narzuca styl. Daje przyzwolenie, wytycza ścieżki myślenia i działania. Mhm. I co z tego, że pan Ujazdowski zmieni poglądy i zakładam, że nawet nie w celu swojej kampanii wyborczej. Ale proszę zobaczyć, jakie są tego skutki. Mamy kościoły w Polsce, kościoły, gdzie niezgodnie z prawem, naruszając RODO i przyzwoitość, zbiera się podpisy pod hasłami sprzeciw wobec marszów równości, sprzeciw wobec działalności LGBT plus seksualizacji dzieci. Czyli wprowadzanie ludzi w błąd, fałszowanie rzeczywistości, ale jednocześnie dyskryminacyjne, ohydne działania, które się odbywają nawet w kościele. Ja nie stawiam znaku równości, ale ja stawiam znak współzależności tego, że jeżeli się przyzwala na tego typu zachowania, to mamy Białystok. To mamy sytuację, w której ludzie zaczynają się bać. Mamy sytuację i też czas jest zdać z tego sprawę. Jest pewną nieprzyzwoitością. Niekonsultowanie z warszawiankami i warszawiakami. Kto będzie reprezentantem koalicji? Ja jestem osobą, która w ogóle chciała koalicji jednej zarówno do Senatu, jak i do Sejmu. Mhm. Natomiast koalicję... Czyli chciała pani, żeby był jeden kandydat oczywiście, tak. Opozycji? I co więcej, dalej tego chcę. I propozycja, która w tej chwili jest, szansa, która została stworzona, pana Pawła Kasprzaka, daje szansę zarówno panu Pawłowi Kasprzakowi z Obywateli RP, jak i daje szansę panu Ujazdowskiemu. Albo zabiera im szansę obydwu, jeżeli głosy się tak rozłożą. Że będzie
50-50? Że będzie w sumie, że w sumie będą mieli więcej głosów niż kandydat PiS-u, ale nie, niech pan zrozumie. Nie. Paweł Kasprzak stawia sprawę jasno. Wybierzmy jednego. To dalej ma być jeden kandydat, tylko ma być otwarta debata i sprawdzenie, który kandydat ma lepsze szanse. Zarówno w Warszawie, jak i nie oszukujmy się, to jest również kandydat, na którego będzie głosować cała zagranica. W tej całej zagranicy, i to jest to, co właśnie czas już sobie naprawdę powiedzieć otwarcie. Z Polski ludzie emigrują z różnych powodów. Jest ponad 2 miliony Polaków, którzy wyemigrowali w ostatnim czasie jest nas podobno 60 milionów na świecie, 36 w kraju. No. Więc proszę zobaczyć, jak wielka jest populacja Polaków za granicą. Oczywiście nie wszyscy z nich mogą głosować, natomiast bardzo wielu z tych Polaków wyjechało, bo w tym kraju pozbawiliśmy ich równych praw obywatelskich, bezpieczeństwa, poczucia człowieczeństwa, godności. I znów nie stawiam znaku równości, ale tego typu działania, kiedy w 2018 roku posłowie w Europarlamencie pozwalają sobie na to, żeby poniżać ludzi, głosując za utrzymaniem terapii konwersyjnych, niestety prowadzi do tego, że wielu z tych ludzi z Polski ucieka. Więc nie wyjeżdża, a ucieka. I teraz tym ludziom mówimy, jedyny kandydat, jakiego masz, jeżeli nie chcesz głosować na kandydata PiS-u, to jest były PiS. To jest podtrzymywanie tego samego stylu myślenia, tego samego stylu mówienia. I znowu, ludzie mają prawo popierać PiS i bardzo wielu ludzi popiera PiS. Ale ludzie, którzy popierają PiS i którzy będą wybierać kandydatów PiS-u, nie zagłosują na pana Ujazdowskiego, chociaż reprezentuje te same wartości, ten sam sposób myślenia, który reprezentuje kandydatów PiS-u. No ale może jest tak, że jeżeli opozycja ma wystawiać po jednym kandydacie wszędzie, a sama pani powiedziała, że jest pani, bo byłaby pani w ogóle zwolennikiem jednej listy opozycji, również do Sejmu. Zdecydowanie. No to na tej liście nie mogą się znaleźć tylko ludzie reprezentujący, już nie chcę, bo te wszystkie te plakietki w Polsce bardziej, to są takie bardziej lewe strony, bardziej lewą stronę, no muszą się też znaleźć oczywiście ludzie. Stąd też propozycja jest bardzo prosta. Wyłońmy tego, który ma większe szanse. Dajmy nam szansę na wygranie. Dajmy szansę na wygranie. Jeżeli zarówno ja, jak i inni zobaczą, że mimo wszystko większe szanse ma pan Ujazdowski, to ja wtedy, kierując się rozumem, oddam na niego głos. Nie sercem. Natomiast chcę mieć szansę zobaczyć, czy może mieć szansę mój kandydat. Tylko na to i myślę, nie ma czasu już. To nie jest prawda. Wybory są 13 października. Mhm. Mamy cały miesiąc. W tej chwili zbierane są podpisy i to jest pan jednakże Paweł Kasprzak z Obywateli RP, który powiedział, ludzie, trudno nam się zbiera podpisy, ale w momencie, kiedy oddajecie podpisy w imię demokracji, oddawajcie podpisy nie tylko na moją listę, ale również na listę pana Ujazdowskiego. To jest prawidłowa postawa. Oczekiwałabym takiej samej postawy po stronie pana Ujazdowskiego. I szczerze mówiąc, w momencie, kiedy będziemy mogli posłuchać obu panów i się zdecydować, i jeżeli sondaże pokażą, i mam nadzieję, że będą uczciwe, że większe szanse ma pan Ujazdowski, to pan Paweł Kasprzak powiedział, nie pozwoli na to, by niszczyć demokracji i się wycofa. I ma nadzieję, że jeżeli te same wyniki będą pokazywały, lepszy jest pan Kasprzak, to pan Ujazdowski z tych samych powodów, mam nadzieję, że tak samo mu zależy na jednak demokracji i jednak na szansie przywracania praworządności, i to on zrezygnuje. Czyli kandydat ma być jeden, tyle tylko, że wyłoniony w sposób, który nie jest dyktatem. Jesteśmy w bardzo złym czasie, mamy 4 lata co najmniej rządów, które przyzwyczaiły nas, że decyzje polityczne w sprawach państwa podejmowane są na Nowogrodzkiej w sposób zupełnie aberracyjny, ale to rodzi pokusę kontynuowania tego samego stylu. Dajemy w tej chwili szansę panu Schetynie, żeby się otrząsnął i żeby jednakże dał sobie szansę i nam szansę. A była pani zaskoczona tym, że pan Schetyna znajdzie się na pierwszym miejscu listy w Warszawie? Nie, to mnie nie zaskakuje, chociaż to też jest spadochroniarz, ale Warszawa jest centrum. W związku z tym znów styl, który ustawia wszystkich na jedynkach, jest zły, ale jest. I jeżeli tak jest,
to byłoby nielogiczne, gdyby jednak szef najmocniejszej partii koalicyjnej znalazł się gdzie indziej. Także... przez lata był we Wrocławiu na jedynce. Znaczy, no to jest... Ja muszę powiedzieć, ja mam takie poczucie, że jestem z Warszawy, moje miasto ma reprezentować dwójka ludzi, chcę reprezentować dwójka ludzi z list Koalicji Obywatelskiej, którzy nie mają związku z tą Warszawą. I że gdzieś na końcu ci posłowie jednak powinni mieć związek jakiś z okręgiem, z którego startują. I skoro krytykuje się pana premiera Morawieckiego za to, że startuje ze Śląska, z którym nie ma, niewiele go łączy, no to co łączy Grzegorza Schetynę z Warszawą, poza tym, że tutaj jeździ samochodem służbowym po tym mieście? Ma pan rację. Powiedziałabym gdzieś, nawet, że mnie pan przekonuje. Gdzieś zapomnieliśmy poza tym wszystkim, że na przykład poseł powinien teraz, posłowie z Warszawy powinni zabierać teraz głos w sprawie tej awarii oczyszczalni ścieków. Że gdzieś ci posłowie mają obowiązki wobec okręgu, z którego startują. Jakie obowiązki będzie miał Grzegorz Schetyna wobec okręgu warszawskiego? Ale widzi pan, tutaj jest sytuacja taka. Nie musimy głosować na pana Schetynę. To nie prawda. Musimy głosować lista na jedynkę. Jest duża, tak. Lista jest długa. Możemy sobie na tej liście wybrać kogo chcemy. To prawda. Prawda? Jest tam również chyba pan Zandberg gdzieś? Jest. No właśnie, jest gdzieś pan Zandberg, jest parę świetnych kobiet. W związku z będzie tym... Będzie startował pan Zandberg, tak, to, będzie to startował może być... pan Bartoszewski z PSL, będzie pan Kaczyński startował. No tam z paniami to jest słabo. Nie, jest szefowa Nowoczesnej i jest... Tak, oczywiście, ma pani rację, tak, naturalnie. Jest tak. Również... Pani Lubnauer też będzie startować. Pani Lubnauer, ale jest również kobieta, która najbardziej walczyła o reformę szkół. Matko, niech mi pan podpowie, zapomniałam w tej chwili nazwiska. Sprawdzimy. Ktoś nam podpowie zaraz. To dobrze, to niech pan podpowiedzą. Dlatego, że też jest na tej liście i można na nią głosować. I kilka innych kobiet. Mam nadzieję, że Agata Diduszko znajdzie się na listach. To jest kolejna osoba, na którą można głosować. Także jest pan Jacek Kubicki, który jest mężczyzną, ale poza tym jest świetnym profesorem i też bardzo zachęcam do oddawania głosów świetny na niego. Świetny profesor, mimo że mężczyzna. Nie, tutaj jest pełna neutralność. Płeć zawsze odgrywa rolę, ale mężczyźni też są świetni. Ach, dziękuję bardzo. Okay. Biorę taki komplement w imieniu wszystkich mężczyzn. Nie, to nie jest komplement, bo komplement zawiera w sobie zawsze część nieprawda. Ja mówię zupełnie szczerze. Okay, dobrze. To w takim razie przejdźmy proszę do bardzo męskiej historii, jaką jest historia sędziów, którzy hejtują innych sędziów. Czy jak pani pierwszy raz usłyszała o tą historię o farmie troli w Ministerstwie Sprawiedliwości, była pani zaskoczona? Zaskoczona to jest złe słowo. Ja jestem ciężko przerażona. Mhm. Chciałabym państwa przestraszyć, bo to nawet nie jest afera troli, to nie jest afera Piebiaka. My jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. My jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z sabotażem państwa, z zamachem, ze zamachem stanu tak naprawdę, nawet opisanym w kodeksie karnym. I jesteśmy już w tej sytuacji, gdzie nie ma niestety, już nie ma niezależnych, odpowiedzialnych, bezpiecznych służb, które mogłyby ten proceder ukrócić i które mogłyby nas troszkę uratować. Więc tym bardziej te wybory, które się zbliżają, są z tego powodu bardzo groźne. Czy pani uważa, że ci sędziowie zamieszani w tę historię złamali prawo? Tak, i złamali całą listę najróżniejszych przepisów. Uczciwie mówiąc, pan mecenas Dibuła w pewnym momencie chyba cały program poświęcił, ale tutaj mamy z takimi oczywistymi... Znaczy, to, że mamy tutaj z oczywistym nadużyciem swoich funkcji, czyli artykuł 231 kodeksu karnego, to jest najprostsze. Natomiast to, co budzi we mnie zażenowanie, wstyd i przerażenie, to jest to, że to, co się dzieje, odpowiada temu, o czym studentów uczymy, jeżeli chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą. I to jest niesamowite, bo mamy co najmniej 3 osoby połączone hierarchicznie, nastawione na łamanie prawa, na popełnianie przestępstw, świadczenie, znaczy podważanie kompetencji sędziów, stosowanie wobec nich uporczywego nękania,
dążenie do obniżenia ich autorytetu w opinii publicznej i w ich bezpośredniej pracy. To są wszystko przestępstwa. Wynoszenie dokumentów i przekazywanie dokumentów ludziom, którzy nie mają do tego uprawnień, to są kolejne przestępstwa. To jest naprawdę bardzo długa lista czynów, które wyczerpują znamiona przestępstw. I teraz nie ma już w tej chwili, okazuje się, nikogo poza prasą, poza państwem jeszcze, którzy są zdolni do tego, żeby to rozpocząć. I teraz ja panu powiem, dlaczego to jest tak przerażające. Cała sprawa zaczyna się 17 marca 2019 roku, załóżmy nawet, od zgłoszenia popełnienia przestępstwa. I teraz prokuratura, zgodnie z artykułem bodajże 307 Kodeksu Postępowania Karnego, a jeszcze wcześniej z artykułem 305 Kodeksu Postępowania Karnego, ma obowiązek niezwłocznie podjąć decyzję o rozpoczęciu działań bądź odmowie rozpoczęcia działań. Ma się to odbyć w ciągu miesiąca. Tak, ale 2000, wiemy, że, ale nie, i teraz, wiemy, że prokuratura tego nie robi. Ale, tak na przykład w sprawie sławnych wież na... Ale to nie, no więc właśnie, to nie jest tak, że my wiemy, prezesa, że prokuratura decyzji. Tego nie robi. Nie ma żadnej decyzji. My wiemy, że jesteśmy bezradni, bezbronni i skazani na ludzi, którzy przejęli władzę zgodnie z prawem, a następnie połamali podstawowe zasady konstytucyjne, i ten atak na sądownictwo nie jest przypadkowy. Proszę zauważyć, że ci wszyscy sędziowie, którzy są w tej grupie, którzy zostali pokazani przez dziennikarzy, a nie przez policję, prokuraturę i sąd, a to się powinno odbyć i to powinno zostać ukrócone natychmiast, natychmiast powinien być odsunięty człowiek, który zgarnął w swoich rękach władzę ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, szefa partii i posła. I który sobie przyznał niesamowitą ilość immunitetów plus niesamowitą ilość możliwości ingerowania w proces wydawania wyroków. To jest wszystko niedopuszczalne. Ale teraz to, że ta prokuratura nie weszła i natychmiast nie zabezpieczyła komputerów pana Piebiaka i pozostałych sędziów, zresztą bardzo charakterystyczne. Mówimy o wszystkich sędziach, których ta cała grupa, to są sędziowie, których ściągnął Ziobro do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ta cała grupa w Ministerstwie Sprawiedliwości jest praktycznie odizolowana od pozostałych sędziów. Mają tą kategorię lepszych, którzy mogą więcej i są na specjalnych zasadach. Mają powiązania również z innymi wiceministrami i uprawiają to, co uprawiają. Czyli tak naprawdę niszczą nam państwo. I ja to mówię w tej chwili, co mówię, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli wyniki po wyborach będą w dalszym ciągu takie, jak były w 2015 roku, to zarówno pan, jak i ja możemy naprawdę gdzie indziej kontynuować bądź nie kontynuować tą rozmowę. Czyli ja mówiąc to, ja się dotychczas nigdy nie bałam. Nigdy nie bałam się mówić, bo liczyłam się z tym, że będę miała komentarze, nie liczyłam się z tym, że będę miała groźby pozbawienia mnie zdrowia, wolności, no mam nadzieję, że nie życia. Natomiast to, co się dzieje w więzieniach i dziwne śmierci poszczególnych świadków w sprawach, które mogą dyskredytować ważnych urzędników w państwie, budzi moje poważne obawy. Robi się porównania przy tej okazji do afery Watergate w Stanach i nadużycia władzy przez prezydenta Nixona. Tylko że tam wtedy zadziałały mechanizmy, po pierwsze, etycznych urzędników, którzy uważali, że ich lojalność leży wobec prawa i wobec interesu państwa, a nie wobec ich szefów w tym momencie, prokuratora generalnego czy prezydenta. A po drugie, zadziałały niezależne instytucje. U nas, kto miałby teraz, opowiada pani historię zgnicia centrum władzy, ale kto ma teraz to zgnicie naprawić? Kto powinien tutaj w tym momencie zadziałać? Rzecznik Praw Obywatelskich, który... Rzecznik Praw Obywatelskich działa. Który właśnie robi co może, ale jego władza jest też ograniczona, bo się go
przedstawia jako polityka, a nie, jako rzecznika. To, znaczy to, że się go tak przedstawia, to nie jest istotne, bo oczywiście to, że się stara zdyskredytować niezależny czynnik, jest przy tej władzy zrozumiały, ponieważ mamy do czynienia z ludźmi, którzy naprawdę zmienili ustrój państwa, złamali konstytucję po to, żeby wprowadzić rządy autorytarne i uniemożliwić jakąkolwiek kontrolę swoich działań i mieć wszystkie instrumenty w ręku po to, żeby eliminować niewygodnych ludzi. I tak naprawdę wydaje mi się, że jedyna nadzieja jest w tych wyborach, które być może coś zmienią. Dlatego tak ważne jest, żeby mając te wybory nie doprowadzić do tego, żeby się panowie miejscami zamienili, żeby miejsce pana Kaczyńskiego zajął pan Schetyna. Naprawdę. A pokusa jest wielka, bo przykład idzie z góry. I pokusa, znaczy też bardzo ważne jest, żeby po wyborach, jeżeli ktoś inny będzie miał władzę, żeby traktować opozycję kulturalnie i dawać im szansę na wypowiedzenie się, ale kulturalnie to nie oznacza, żeby pozwalać im rządzić. My ciągle mówimy, że przez te 8 lat i rząd Tuska, ale to nieprawda. Dlatego, że od 2013 roku co najmniej rządził cały czas Kaczyński. On rządził rękami pana ministra ówczesnego sprawiedliwości, wprowadzającego przepisy, które połamały podstawowe zasady państwa prawa. Już wtedy, w 2013 roku. W 2013 roku? Tak. Czyli... Ja mówię o ustawie Gowina, która doprowadziła do tego, żeby ze złamaniem wszystkich podstawowych zasad, niestety przyklepanych przez Trybunał Konstytucyjny, co jest dla mnie niezrozumiałe, co doprowadziło do stworzenia ośrodka w Gostyninie. I teraz niech pan zobaczy. Ustawa tak, mówi... Tak zwany ośrodek dla bestii. Co właśnie nie chciałam, żeby pan używał tego słowa, dlatego wiem, że nie przez przypadek... Ale wszyscy to kojarzą tak. Ale widzi pan, sposób, to słowo zostało ukute po to, żebyśmy wyłączali myślenie, żebyśmy wyłączali identyfikację i żebyśmy myśleli o tych ludziach jak nie o ludziach, tylko o kimś, kto jest groźny i do kogo można nie stosować przepisów, które stosuje się do człowieka. I teraz... Ustawa mówi, że w tym ośrodku może być nie więcej niż 60 osób. Mhm. Wczoraj przyjechał tam 71 człowiek. Mhm. Ludzie żyją jak szczury, w warunkach jak szczury, zachowują się jak szczury. Dyrektor moim zdaniem nie ma prawa przyjąć nikogo powyżej 61 człowieka. Sądy, wiedząc jaka jest sytuacja, nakazują mu przyjmować. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której na co dzień tworzy się przepisy po to, żeby nie łamać prawa i codziennie się je łamie w stosunku do ludzi, których totalnie pozbawia się ich podstawowych praw człowieka, totalnie. Odczłowieczenie jest na całej skali i jednocześnie przy tej okazji prowadzi się praktykę niszczenia prawa. Mówię o co mam na myśli. Procedura, która tam obowiązuje po to, żeby udawać, że to nie są przepisy karne, jest cywilna. W ramach przepisów cywilnych, jeżeli toczy się proces, jeżeli się kłócimy o to, czy to należy do pana, czy to należy do mnie, sąd na czas procesu może powiedzieć, że stosuje zabezpieczenie i uznaje, że wszystko wskazuje na to, że to powinna, ten kubek powinien jednak na czas procesu być przy panu. To jest zabezpieczenie. To zabezpieczenie pozwala nie tylko dyskutować o rzeczach, ale również o zachowaniach. Gdybyśmy mieli wspólne dziecko, można byłoby powiedzieć, na czas procesu to dziecko jest przy panu. Natomiast nigdy te przepisy nie pozwalały na to, żeby pozbawiać człowieka wolności. Nigdy przepisy ustawy Gowina nie pozwalały na to, żeby do ośrodka w Gostyninie posłać kogokolwiek innego niż kogoś, kto zostanie do tego ośrodka skierowany w procedurze przewidzianej w ustawie. A teraz jest tak, że wysyła się tam ludzi poza tą procedurą? Tak. Wykorzystaliśmy przepisy prawa cywilnego do tego, żeby wysyłać ludzi do Gostynina na wielomiesięczne, trwające często ponad rok pozbawienie wolności. I to nie koniec, bo w styczniu tego roku Sąd Najwyższy powiedział, to co było oczywiste, to jest niezgodne z prawem, tego nie wolno robić. I co się dzieje? Dalej stosujemy to samo. Dalej są sądy w Polsce, które stosują to samo. I teraz ja mogłabym wymieniać te sądy i mogłabym wymieniać sądy, które tego nie robią. I nie wymienię sądów, które tego nie robią, bo się boję, że to zostanie wykorzystane przez obecną władzę, żeby sędziom, którzy swoją postawą, swoją wiedzą, aksjologią, odwagą, no właśnie, odwagą, niestety sędziowie muszą dzisiaj mieć odwagę, stosują się do zasad prawa i nie pozbawiają bezprawnie ludzi wolności. Ale ten ośrodek w Gostyninie i ta ustawa to jest taki teren treningowy, gdzie my się przyzwyczajamy
że w Polsce na co dzień możemy wyłączyć grupę ludzi, nazwać ich bestiami, karykaturami i te wszystkie słowa, którzy przecież ci sędziowie nie przez przypadek, którzy służą pod Ziobrem i którzy są wykorzystywani do niszczenia praworządności, używają. To jest metoda na przyzwyczajanie nas do pewnego sposobu myślenia, że można, że w ten sposób się z ludźmi postępuje. I jeśli to zrozumiemy, że to się zaczęło w 2013 roku, to teraz trzeba zrozumieć, że nawet jeżeli te wybory będą miały inny wynik, to jesteśmy naprawdę w dość trudnej sytuacji. Czy pani wyobraża, jak pani sobie wyobraża, to jest pytanie, które pewnie często pani słyszy, zakładając, że władza się w którymś momencie zmieni, nie wiem, czy to będzie po tych wyborach, czy po następnych, ale w którymś momencie się zmieni, jak zacząć odkręcać to wszystko? Czy to nie jest tak, że te zmiany nie tylko w przepisach prawnych, ale też w postrzeganiu prawa i to, dokładnie to, co pani opowiada teraz od kilku minut. Jak sobie wyobrazić procedurę przekonywania ludzi, że prawo służy do czegoś innego i powinno inaczej wyglądać? To trzeba robić na co dzień i proszę zauważyć, że to, co robią obywatele RP na co dzień, przez 4 lata, wywalczając jednakże to, że to niszczenie państwa nie jest dla tej formacji takie proste. To, co robią dziewuchy dziewuchą, co robi Czarny Strajk Kobiet z Martą Lempart na czele, to są działania, które pokazują, że jednakże opór obywatelski ma ogromne znaczenie. Czyli to nie jest tak, że jesteśmy całkowicie zdemoralizowani i zniszczeni, ale my jesteśmy w dużej mierze zdemoralizowani i zniszczeni, bo ludzie już mają, no jednakże to nie jest tak, że to robi pan Kaczyński na Nowogrodzkiej. To jest tak, że robi to cała armia dobrze wykształconych prawników, która po to, żeby uzyskać awans, godzi się na to, żeby pójść do Sądu Najwyższego, pójść do KRS-u, chociaż wiedzą, że to, co robią w tej chwili przy tych przepisach, jest sprzeczne z konstytucją. A myśli pani, że nie siedzą w grupie na WhatsAppie, czy gdziekolwiek się nie spotykają i nie dyskutują o tym, co się stanie, jeżeli władza się zmieni? Tego nie. I że oni mogą pójść pod sąd, że mogą zostać oskarżeni o coś? Zostaną oskarżeni i pójdą pod sąd, więc odpowiadając na pana pytanie, część spraw jest dosyć prostych, bo część spraw tam, gdzie ewidentnie została złamana konstytucja, zostały złamane przepisy, dadzą się wyprowadzić na prostą. Katastrofa i zniszczenie na poziomie naszego zaufania do państwa, naszego zaufania do samych siebie, podziału w społeczeństwie, to jest rzecz, która pewnie jak po dużym trzęsieniu ziemi i pod tsunami, które temu towarzyszy, będzie trwała dłużej i trzeba też z tego zdać sobie sprawę. Czy pani uważa, że można w jakikolwiek sposób napisać przepisy prawne tak, żeby nas zabezpieczały w przyszłości przed takimi zdarzeniami? Bo ja mam przekonanie, że nie. Gdzieś na końcu jest jeszcze coś takiego jak duch prawa, ale którego pan, się nie da zapisać. No, albo nie albo tylko, się ludzie ale my mamy bardzo dobre przepisy. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś, kto robi zamach stanu i to nawet nie jest rewolucja, tylko to jest naprawdę demontaż państwa i uprawia sabotaż, mając demokratycznie przejętą władzę i wprowadza nam na zasadzie czystej. To jest, wie pan, schemat jest wzięty z profesora Erlicha, z paru niemieckich filozofów i z Lenina oczywiście. To jest czysty leninizm i marksizm, wprowadzanie rewolucji proletariatu i rządów proletariatu, dyktatury proletariatu w warunkach demokratycznego państwa. Pan Kaczyński nie jest człowiekiem nierozumnym i nie jest człowiekiem w tym względzie nieuczonym. Co więcej, nauczył się, jak te elementy wprowadzać, nawet na Wydziale Prawa. Tyle tylko, że to, co było robione na seminariach pokazujących, jak dochodziło do niszczenia państwa i prawa, nie miało służyć temu, żeby prawdopodobnie wykorzystać to do niszczenia państwa i prawa, zostało wykorzystane. Ale mówi pani o demontażu państwa, tymczasem
ja mam wrażenie, że to wszystko idzie w stronę państwa, które jest właśnie super silne i kontroluje każdą sferę mojego życia. Od mojej pracy po to, co robię w domu. Tak, więc jest to państwo, które to jest jako państwo autorytarne... Bardzo. Nie, to nie jest silne państwo. Proszę zobaczyć, że to jest silne państwo w tym sensie, że może zniszczyć poszczególnego człowieka, że może zniszczyć grupę ludzi, że może zniszczyć gospodarkę, że może zniszczyć wojsko, że może zniszczyć edukację. To jest silne państwo, które może niszczyć. I to państwo bardzo skutecznie niszczy i demoluje. Ale silne państwo nie polega na tym. Przykład silnego państwa dla mnie to są państwa skandynawskie. To są państwa, które dają szansę na to, żeby właśnie przez to, że są bardzo praworządne, bardzo demokratyczne i bardzo nastawione na egalitaryzm, wyciągać z nas to, co najlepsze ku powszechnemu dobru. I jest również ku temu, żebyśmy my mieli dobre życie. Jesteśmy w kraju, który nie jest silny, bo się nie potrafi obronić nawet przez kilka dni. Ja nie wiem, ile to godzin możemy się bronić. A jesteśmy państwem, w którym mamy największe różnice społeczne. Pomiędzy tymi, którzy są na górze i są bogatymi, ja ich nie będę nazywać kastą, bo to jest brzydkie słowo, ale to są ci, którzy są w tej chwili u władzy i ci, którzy rozdają te wszystkie cookies dla swoich ludzi. I to, że trzeba być swoim... No nie tylko dla swoich ludzi, tylko dla wszystkich. Jednak 500+ trafiło do wszystkich. Nie, nie trafiło do wszystkich. Po pierwsze, powiedzmy sobie otwarcie. Dodatek 500 zł na każde dziecko był obiecany przez panią Szydło i niedotrzymany. Wprowadzony został po to, żeby zyskać sobie na wyborach. Ale już jest od teraz 500 na każde dziecko. I też nie jest na każde dziecko, bo jak sobie popatrzymy na to, komu się odbiera te dodatki, to jest rzecz istotna. Natomiast na tym się nie kończy. Proszę mi pokazać, gdzie są te tysiące dróg, które zostały zbudowane, gdzie jest te 100 tysięcy mieszkań, które miało powstać, gdzie są... Pan Morawiecki powiedział, że się skróciły kolejki do lekarzy. Czyli w tej chwili skróciliśmy kolejki do lekarzy z jednego roku do 2 lat. Rozumie pan? Tak, to prawda. Tak wygląda skrócenie. Kolejki. Więc jeżeli popatrzymy na jakość życia przeciętnego Polaka i Polki, to ona się nie poprawiła, zwiększyła. Jeżeli pan popatrzy na poziom biedy wzrósł, a nie zmalał. Nie wszyscy w Polsce mają dzieci, nie wszyscy w Polsce mają dzieci w tym wieku i jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę. My już dzisiaj musimy myśleć o tym, że za 20 lat, za 25 lat będziemy mieli do czynienia z armią kobiet najczęściej, które dzisiaj zostały wypchnięte z rynku pracy, a które za te 2 dekady, 3 dekady będą bez pieniędzy, bez wsparcia, często po rozwodach, bo panowie sobie zmienią na młodszy rocznik i będziemy mieli... Znaczy ma pani o nas złe zdanie. Nie, tak wyglądają statystyki i tak wygląda rzeczywistość. Jeżeli nie dajemy możliwości ludziom rozwijania się, co sprowadza mnie z powrotem do pana Ujazdowskiego, który pozwolił sobie na utrudnianie i głosowanie przeciwko konwencji antyprzemocowej na poziomie Polski i na poziomie Unii Europejskiej. Tak było. Czyli jeżeli ktoś tego nie rozumie, że to jest coś, co szkodzi społeczeństwu, a nie je poprawia, to niestety na dzień dzisiejszy nie może być moim kandydatem. Pani profesor, dziękuję bardzo za spotkanie. Również. Dziękuję bardzo. Miłego proszę dnia. Zostawić książkę Konrada, bo nie, mnie zabije. Nie, ta jest dla mnie. A ta jest dla pani. Ta jest dla mnie, dlatego właśnie. A no, 2 egzemplarze ma sobie. No, no, dobrze. Bardzo pani dziękuję. Spokojnego weekendu. Spokojnego weekendu.